Mozambik to kraj pełen niezwykłych tradycji, które z pewnością zainteresują każdego odkrywcę. Jego bogata kultura oraz oszałamiające krajobrazy tworzą unikalną mozaikę, którą nie sposób przeoczyć. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy Was w podróż przez kilka mało znanych, ale zaskakujących faktów o Mozambiku. Kraju, który kryje w sobie znacznie więcej, niż można by przypuszczać. Niezwykle młoda populacja. Ponad 60% populacji Mozambiku ma mniej niż 25 lat, co czyni go jednym z najmłodszych krajów w Afryce. Taka grupa wypada korzystnie, ponieważ prowadzi do nowych pomysłów, wyższej produkcji i szybszego wzrostu gospodarczego. Młodzi ludzie często wnoszą świeże pomysły, energię i poglądy do wielu dziedzin życia społecznego, takich jak biznes, technologia i kultura. Wykorzystując swój potencjał demograficzny, Mozambik może zmierzać w kierunku długoterminowego wzrostu i dobrobytu, co sprawi, że młode osoby w tym kraju staną się liderami solidnych zmian i nowych pomysłów. Kraina złota. Mozambik posiada znaczne rezerwy złota, które od dawna są ważne dla jego gospodarki i rozwoju. Ze względu na obfite bogactwa mineralne kraju, sektor wydobywczy odegrał znaczącą rolę w napędzaniu wzrostu gospodarczego poprzez przyciąganie inwestycji i był głównym źródłem utrzymania. Liczni Mozambijczycy przyczyniali się do dobrobytu lokalnych społeczności i ułatwiali rozwój infrastruktury na terenach górniczych. Niemniej jednak, przemysł wydobywczy w Mozambiku stoi przed wieloma wyzwaniami. Problemy środowiskowe, w tym wylesianie, erozja gleby i zanieczyszczenie wody, często towarzyszą operacjom wydobywczym na dużą skalę. Oddziaływanie to może znacząco zmienić lokalne ekosystemy, różnorodność biologiczną i życie społeczności, których źródła utrzymania zależą od zasobów naturalnych. Znalezienie rozwiązań dla tych wyzwań wymaga osiągnięcia harmonijnej równowagi między wspieraniem wzrostu gospodarczego a zapewnieniem ochrony naszego środowiska. Aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi wydobycia złota, kluczowe znaczenie ma nadanie priorytetu odpowiedzialnym praktykom wydobywczym w Mozambiku. Obejmuje to przeprowadzenie ocen oddziaływania na środowisko, rekultywację terenów górniczych i praktykowanie zrównoważonego zarządzania zasobami. Zakaz dawania napiwków. Napiwki w Mozambiku są kulturowo postrzegane jako niegrzeczne, ponieważ ludzie uważają, że pracownicy zawsze powinni otrzymywać należne wynagrodzenie za swoją pracę. Według nich dodatkowe pieniądze są niepotrzebne i pokazują, że pracownicy nie zarabiają wystarczająco dużo, co jest obraźliwe. Napiwki są szeroko rozpowszechnione w wielu innych krajach, a zasada w Mozambiku podkreśla, że ludzie powinni być traktowani sprawiedliwie. Ten nawyk opiera się na szanowaniu pracowników i uznawaniu ich wartości jako ludzi. Metoda no tipping zapewnia robotnikom uczciwe wynagrodzenie, promując sprawiedliwość i równość pracy. Ta norma kulturowa poprawia również jakość obsługi, eliminuje stres i niepewność, które mogą wiązać się z dawaniem dodatkowych pieniędzy. Pracownicy skupiają się na zapewnieniu doskonałej obsługi bez oczekiwania bonusowego wynagrodzenia, a klienci korzystają z usług bez poczucia, że muszą dać napiwek. Zakaz picia wody z kranu. W Mozambiku picie wody z kranu jest niedozwolone, ponieważ zwiększa to ryzyko zarażenia się różnymi chorobami. Zaleca się, aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści spożywali wodę butelkowaną lub sterylizowaną. Wdrożenie tego środka bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie ze względu na wyzwania, przed którymi stoi Mozambik w związku z infrastrukturą i ogólnym stanem zdrowia. Krajowe metody oczyszczania i dystrybucji wody wymagają poprawy, o czym świadczy rozpowszechnienie chorób takich jak czerwonka czy dur brzuszny. Zanieczyszczenia mogą łatwo przedostać się do źródła wody, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia.
Pomimo zakazów, wiele osób nadal ma trudności z dostępem do czystej wody, co stało się codzienną udręką dla mieszkańców, którzy są zmuszeni wydawać dodatkowe pieniądze, aby ją zdobyć. Odwiedzający muszą zrozumieć i przestrzegać tego środka bezpieczeństwa, aby zapobiec problemom zdrowotnym. Używanie obu rąk. W Mozambiku otrzymywanie prezentu wręczonego obiema rękoma jest zwyczajowo traktowane jako znak przyzwoitości i szacunku. Przyjmując dar, okazujesz głęboką wdzięczność za wysiłek i intencje ofiarodawcy, a nie tylko uznajesz sam obiekt fizyczny. Zwyczaj ten ukazuje społeczeństwo jako te, które przywiązuje uwagę do uznania i docenienia wysiłków innych. Używanie obu rąk to sposób na okazanie szacunku i uprzejmości, wskazując, że gest darczyńców jest naprawdę doceniany. Taką tradycję można dostrzec w różnych aspektach życia w Mozambiku. Wykracza to poza zwykłą wymianę prezentów i rozciąga się na inne formy interakcji społecznych, w których szacunek i przyzwoitość są najważniejsze. Ten szczególny zwyczaj podkreśla również wpływ tradycji kulturowych na codzienne zachowanie i interakcje. Zakaz noszenia markowych ubrań. Ludziom w Mozambiku często mówi się, aby nie nosili markowych ubrań i drogiej biżuterii, ponieważ mogą one przyciągnąć uwagę złodziei. Ze względu na różnice gospodarcze kraju, osoby, które chwalą się swoim bogactwem, mogą stać się celem kradzieży i innych przestępstw. W kwestii stylu oraz ekskluzywnych akcesoriów społeczeństwo musi być bardziej pohamowane, przedkładając bezpieczeństwo i praktyczność nad efektowne pokazy. Unikanie markowych ubrań i drogich dodatków to nie tylko sposób na dopasowanie się. Jest to również rozsądny patent na obniżanie potencjalnego ryzyka, gdy istnieje duża różnica między bogatymi a biednymi. Chwalenie się drogimi rzeczami może być postrzegane jako niegrzeczne i powodować złe samopoczucie wśród biedniejszych jednostek. Ta metoda buduje społeczność i zmniejsza prawdopodobieństwo, że ktoś spoza grupy będzie postrzegany jako chwalący się swoimi pieniędzmi. Ludzie, którzy ubierają się skromnie, pomagają uczynić społeczeństwo bezpieczniejszym i bardziej zjednoczonym. Ta niewielka, ale istotna adaptacja kulturowa pomaga ludziom zrozumieć i docenić, jak skomplikowane jest społeczeństwo Mozambiku. Targowanie. Chodzenie na targi lub do mniejszych sklepów w Mozambiku to świetny sposób, aby szybko nauczyć się, że kłótnie o ceny są nie tylko w porządku, ale wręcz oczekiwane przez sprzedających. Ta praktyka kulturowa nadaje żywą energię i sprawia, że każdy zakup staje się szansą na rozmowę z ludźmi i zawarcie transakcji. W Mozambiku targowanie się jest postrzegane jako podstawowa uprzejmość. Kupujący jest zadowolony, bo dostał dobrą ofertę, a sprzedawca, ponieważ dokonał sprzedaży i zbudował dobre relacje z klientem. Praktyka ta pokazuje również, jak wiele spraw w Mozambiku jest prowadzonych bez formalnego systemu. Ceny czasami zmieniają się w zależności od podaży i popytu, pory roku lub umiejętności osób negocjujących. Kiedy ludzie się targują, ceny przystosowują się do ich potrzeb i możliwości. Kobietom nie wolno dodawać soli do jedzenia. Zakaz dodawania soli do jedzenia opiera się na tradycyjnym przesądzie, który uważa, że ta praktyka może powodować u mężczyzn przepuklinę. Ta perspektywa podkreśla wpływ przesądów na społeczeństwo Mozambiku oraz kluczową rolę płci. Te zwyczaje mogą wydawać się dla niektórych dziwne, jednakże są one głęboko zakorzenione w lokalnej kulturze i mają duże znaczenie. Taka praktyka rzuca światło na skomplikowaną dynamikę relacji między płciami w Mozambiku. Zwyczaj zabraniający kobietom dodawania soli oznacza, że pewne zadania i czynności są przeznaczone dla określonych płci. Niektórzy mogą postrzegać to jako sposób na utrzymywanie tradycyjnych ról płciowych i zapewnienie zgodności z normami kulturowymi.
Ponadto takie przekonanie podkreśla znaczenie przesądów i wierzeń duchowych w codziennym życiu Mozambijczyków.